zawsze w takich sytuacjach towarzyszą ogromne emocje. Pierwsze posiedzenie kolejnego Sejmu, rzeczywiście te emocje są może inne, troszeczkę inne niż 4 lata temu, ale rzeczywiście wyjątkowość tego dzisiejszego dnia, obecność pana prezydenta, obecność całego korpusu dyplomatycznego, ale ten wyjątkowy dzień, kiedy ślubujemy, składamy ślubowanie i kiedy stajemy się rzeczywiście takimi posłami, tak jak to mówi Konstytucja, dzień jest naprawdę wyjątkowy. Wiadomo, przez 4 lata tutaj można było, w jaki sposób się zadomowiłem, to jest miejsce pracy, bardzo owocnej pracy przez ostatnie 4 lata. No dalej kontynuujemy to wielkie zadanie. Ja bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy z wyniku wyborczego. Cieszę się bardzo z tego, że mieszkańcy Lubelszczyzny, mieszkańcy Lublina zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowali na moją osobę, że powierzyli mi po raz kolejny mandat poselski, że mogę tutaj wprowadzać potrzebne zmiany, potrzebne reformy, że mogę wprowadzać potrzebne programy społeczne, że mogę głosować za dobrą zmianą. To naprawdę ważna rzecz i cieszę się z tego, że przez kolejne 4 lata będę mógł reprezentować mieszkańców Lublina, mieszkańców województwa lubelskiego, że mogę być ambasadorem mieszkańców tutaj w Sejmie, w polskim Sejmie. Miejsce na sali sejmowej jest to samo, czy będzie pan musiał się przesiąść? Miejsce jest inne. Wcześniej byłem w 7 rzędzie, teraz jestem w 5 rzędzie, więc troszeczkę bliżej mównicy. Ważne jest to, że znajdujemy się na tym miejscu, że znajdujemy się w sali obrad, że możemy zabierać głos w ważnych sprawach, że możemy aktywnie i na to bardzo mocno liczę, to jest kolejna kadencja, bardzo mam nadzieję, tak sobie stawiam tę poprzeczkę, sobie właśnie w taki sposób postawiłem, że to ma być kolejna bardzo aktywna kadencja nastawiona na drugiego człowieka, na rozmowy z wyborcami z Lublina, z poszczególnych mniejszych miejscowości naszego okręgu wyborczego, ale również ciężkiej pracy tutaj w Sejmie, również ciężkiej pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie pan kontynuował tę misję w ministerstwie? To są oczywiście decyzje kierownictwa naszego ugrupowania, kierownictwa resortu, pana ministra Mariusza Kamińskiego. Ja oddaję się do dyspozycji. To, co dotychczas robiłem, wydaje mi się, że robiłem to dobrze. Starałem się bardzo mocno angażować w sprawy, które podejmuję. Myślę, że tutaj będzie kontynuacja.